Dziś kończą się targi Fotokina w Kolonii. Z tej okazji mamy dla Was zestawienie najciekawszych premier, na które warto zwrócić uwagę w najbliższym czasie. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od sprzętu najmniejszego, ale mimo to potężnego. Firma SanDisk zaprezentowała kartę SD o rekordowej pojemności 1 TB. Nie znamy jeszcze jej ceny, ale za wersję 500 GB w dniu premiery 2 lata temu zapłacić trzeba było około 3500 zł, więc spodziewać możemy się podobnej kwoty i w tym przypadku. Zajmiemy się trochę większym, ale nadal małym sprzęcie. Mowa tu o pierwszych kamerkach sportowych od Nikona. Pierwsza z nich to kamerka rejestrująca wideo 360 stopni K-Mission 360. Nikon wprowadził wygodne oznaczenia tej serii. Liczba znajdująca się na końcu nazwy oznacza kąt widzenia kamery podany w stopniach. Wspomniana sferyczna kamerka wyjdzie w towarzystwie K-Mission 170 i K-Mission 80. Pierwsza z nich, przeznaczona głównie do sportów, oferuje wodoodporność do 10 metrów, nagrywanie w 4K oraz Full HD w 120 klatkach. K-Mission 80 wygląda zupełnie inaczej. Posiada dwie kamerki, przednią oraz tylną. Również oferuje wodoodporność, ale tylko do metra w głąb. Nie nagrywa wideo w 4K, lecz w Full HD i to tylko w 30 klatkach, co wskazuje na to, że jest to raczej wytrzymalsza alternatywa dla aparatu w naszym smartfonie niż kamerka sportowa. GoPro zaprezentowało kamerkę Hero 5, która również oferować będzie zapis w 4K z prędkością 30 klatek oraz w 120 klatkach przy Full HD. Tak jak K-Mission 170 będzie wodooszczelna do 10 metrów w głąb. GoPro zaprezentowało również swojego pierwszego drona, GoPro Karma. Wyróżnia się on swoją mobilnością, gdyż po złożeniu mieści się do plecaka. Do mocowania kamerki zastosowano bardzo oryginalne rozwiązanie. Dron posiada dziurę, w którą wkładamy gimbal razem z zamontowaną kamerką. Jak to rozwiązanie sprawdza się w praktyce? Postaramy się to dla Was sprawdzić w którejś z recenzji na naszym kanale. Dużo zamieszania w tym roku wywołała chińska firma Young Innovators swoim pierwszym aparatem cyfrowym, który działa na systemie Micro 4 III. Mowa tu o modelu M1. Pod kątem fotografii nie wyróżnia się on niczym ciekawym, ale może stać się ciekawą alternatywą dla amatorów filmowania, gdyż oferuje nagrywanie w jakości 4K. Nie ma w tym oczywiście nic niesamowitego poza faktem, że aparat ma kosztować około $300. Jak przy tej cenie prezentuje się jakość 4K, to również postaram się dla Was niedługo sprawdzić. Duże zaciekawienie wywołała również zapowiedź Lumixa odnośnie swojego nowego flagowca, GH5. Wyróżniać ma się on możliwością kręcenia w 4K przy 60 klatkach na sekundę. Na razie nie znamy jeszcze daty premiery aparatu. Kolejnego flagowca zaprezentowała firma Olympus. Jest to model OMD EM1 Mark II. Jest to bezlusterkowiec na systemie Micro 4 III. Wyposażony jest on w 20-megapikselową matrycę z 5-osiową stabilizacją. Najważniejszą cechą aparatu jest jego autofokus, który może fotografować w trybie ciągłym z prędkością 18 klatek na sekundę. Z zablokowanym autofokusem prędkość ta wzrasta do 60 klatek. Nowy Olympus może również filmować w 4K przy 30 klatkach. Swojego pierwszego poważnego bezlusterkowca pokazała firma Canon. Mowa o modelu EOS M5 z 24-megapikselową matrycą APS-C. Aparat nie wyróżnia się niczym szczególnym prócz systemu ostrzenia Dual Pixel AV, który jest niesamowicie szybki i skuteczny. Będziemy mogli również nagrywać filmy Full HD w 60 klatkach. Mimo to, brak rozdzielczości 4K przekreśla ten aparat jako konkurencję dla Sonego czy Lumixa na rynku wideo. Nie będziemy do niego mogli również podpiąć obiektywów na mocowaniu EF czy EFS bez specjalnej przejściówki. Konkurencję na rynku lustrzanek stworzyło natomiast znane z bezlusterkowców Sony, które po 4 latach oczekiwania wypuściło Sony A99 II. Ich nowe lustro posiadać będzie 42-milionową matrycę pełnoklatkową oraz super szybki autofokus oparty na detekcji fazy. Na tyle jednak dobry, że ma radzić sobie nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Będziemy mieli również do dyspozycji 5-osiową stabilizację matrycy oraz nagrywanie w 4K. To, co może zrazić część użytkowników, to brak dotykowego ekranu, co w mojej ocenie nie jest jednak wielkim problemem. Ostatnią, a zarazem największą nowością w naszym zestawieniu będzie nowy produkt Fujifilm. Mowa o GFX50S, pierwszym aparacie średnioformatowym od Fuji. Tak prezentuje się wielkość jego matrycy w porównaniu do pełnej klatki. Matryca oferuje rozdzielczość 51,4 megapikseli. Dwa ciekawe rozwiązania, które oferuje ta bestia, to odczepiany wizjer elektroniczny oraz ekran, który możemy obracać w pionie. To by było na tyle nowości z targów Fotokina. Jeżeli filmik Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Zapraszam również do subskrypcji, jeżeli chcesz być na bieżąco z recenzjami sprzętu foto-wideo, również tego zaprezentowanego na targach Fotokina. Cześć!